ojców założycieli, którzy rozumieli, jak ważne, oni akurat rozumieli, jak ważna jest obrona wolności, jak należy bronić się przed utworzeniem jednego banku centralnego, a zwłaszcza gdyby miał to być bank prywatny. I dokładnie to, czego się obawiali, zostało zrealizowane. W związku z tym ta historia się zakończyła, znaczy w sensie bestia miała sznurki, wszystkie sznurki w ręku. W zasadzie pod koniec XVIII wieku, na początku XIX, to już było takie dobijanie kolejnych, jak gdyby obejmowanie kolejnych obszarów. W ich przypadku tylko niesłychanie inteligentne i tam też warto się przyjrzeć, dlatego że oni wszelkie te starcia militarne, oni nie walczyli militarnie w ogóle i to był część ich filozofii. Wszelkie starcia militarne traktowali jako okazję do prowokacji, do własnych rozstrzygnięć politycznych i do zarabiania. I dokładnie tak jest traktowane dzisiejsze ich wojna na Ukrainie. Czyli zetrzeć dwie strony, najchętniej jeszcze wmieszać w to Polaków. Im więcej ludzi będzie walczących ze sobą, tym więcej na tym zarobią. Tym bardziej stracą ci, którzy się w to zamieszają, bo mieliby ostateczny problem z Polakami z głowy. W związku z tym cała ta narracja prowojenna obecnych władz polskich jest antypolska aż do bólu, albo antygłupia, znaczy tak, nie antygłupia, tak głupia, że no nie wiadomo, co z tym robić. Znaczy tak głupio, tak zaplanowana, że my myślimy, że jest głupia. Cynicznie. Musimy uwierzyć w to, że oni naprawdę są idiotami. Że nie rozumieją kompletnie tego, co robią. Ale wciąganie nas do wojny i to jeszcze w warunkach, no właśnie, więc w warunkach, których wszyscy już prawie wiedzą, no bo mamy, że tak powiem, XXI wiek, więc wszyscy wiedzą, co jest grane. Wiemy to zwłaszcza po wieku XX, no bo wiemy, w jaki sposób do wojny była wciągana II Rzeczpospolita. Czyli zaledwie zaczęliśmy odbudowywać swoje elity, już było to wciągane do wojny. Wykluczane były wszelkie strategie, jakieś nawet na odciągnięcie tego w czasie, nawet na przeczekanie, no cokolwiek. Ale broń Boże nie wchodzić do wojny przeciwko de facto całemu światu. No, wystarczyło, że cały świat zrobił to, co teraz robi, czyli zostawia z tym Polskę samą i dalej się martwcie. I te wszystkie zobowiązania sobie spłacajcie, aż wymrzecie z głodu. Ale ja przypuszczam, że jest to celowa, przygotowana akcja ze względu na to, że poprzednim razem żeśmy byli w stanie elity intelektualne odbudować i w tej chwili prawdopodobnie wiedzą, mają tą wiedzę, że być może budujemy dość sporą siłę, przeciwwagę i to może jej sprowokowało do tego, żeby Polska wciągnęła, że Anglia po prostu celowo wciągnęła Polskę w wojnę z Ukrainą i z Rosją, żeby po prostu doprowadzić jednak do tej wojny. Myślę, że to, o to chodzi ze względu właśnie na... To znaczy oni Polaków się boją i oni Polaków cenią wyżej niż Polacy samych siebie. I to dużo wyżej. Krótko mówiąc, do tego stopnia, że wysyłają swoją agenturę również w miejsca podrzędne, a przynajmniej z naszego punktu widzenia, w miejsca, w których z naszego punktu widzenia niespecjalnie coś się dzieje, a jednak pilnują wszelkich prądów podskórnych. No na przykład jakie to są te miejsca? Podrzędne? Każde, które nie jest w stanie wykonać z naszego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia nie ma historii podrzędnych, bo na przykład to spotkanie ma głęboki sens. Natomiast z punktu widzenia geopolityki nie ma żadnego znaczenia, no bo z punktu widzenia my ich traktujemy jako ludzi, którzy zajmują się geopolityką, którzy Polskę sobie, trzecią RP sobie całkowicie podporządkowali, którzy są tutaj panami na Włościach. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, nie powinni się interesować spotkaniem 15 osób, czy tam 20 osób. Nie, tu jest 50 osób. Agenci wstać. Agenci no tak, ale... Ja wstaję pierwszy. Ja się chciałem coś zapytać. A próbował pan nałożyć duchowość na całą tą historię? Czyli To jest historia 3000 lat. Do opowiedzenia krótko,
dlatego że to jest historia przede wszystkim tworzenia się cywilizacji chrześcijańskiej, która wyrosła z kultury żydowskiej. I to jest te odłamy w kulturze żydowskiej, które nie chciały pójść z nurtem, bym powiedział, ogólnocywilizacyjnym. Nurt ogólnocywilizacyjny to był wiara w jednego Boga, wiara w Boga miłosiernego, a powrót do empatii i tak dalej, no bo w takim duchu my byliśmy wychowywani. Znaczy Bogów było zawsze wielu jako takich, nie? Nawet wszyscy ludzie mają sobie dowolnie interpretować. No nie. Jeżeli ale, chodzi ale... o słowo Bóg, no to dobrze, tak chwilę, czy ma... Pan mówi i nie przeszkadzamy do tego pytania, bo to się zrobi. Ma no, prawo sobie przyjąć się tam interpretację znaczy, Boga. Może mam prawo, ale ja już opowiadam cywilizacyjnie, jak to wyglądało, więc cywilizacyjnie zmierzano do władzy, no, do monoteizmu, czyli wyższe formy cywilizacyjne, wszystkie. Ale Sokrates już po prostu udowodnił jako jednego Boga, prawda? Nie było zbyt wiele, które uznawały jedno. Nie, tylko jak gdyby, ale nie przerobimy tego w tej chwili, tej dyskusji, bo to jest dyskusja, ostatnio sobie uświadomiłem, żyjemy w tym sensie w czasach kryzysowych, że każdy sobie tworzy własną filozofię. No właśnie. Ale z drugiej strony mamy filozofię i historię filozofii i mamy wypowiedzi ludzi, których ja traktuję jako mądrzejszych od siebie. No i to pokazuje dopiero, znaczy zapoznanie się z historią filozofii dopiero pokazuje siłę monoteizmu i w jaki sposób to kształtowało cywilizację. Nie znam ani w XVII, ani w XVIII, ani w XIX wieku ani nauki, ani naukowców, które ktokolwiek by podważał monoteizm. Po prostu badano różne religie monoteistyczne. Natomiast była jedna religia, która stworzyła i pozostała przy Bogu wyłączonym, przy Bogu narodu wybranego. Więc jak gdyby taka quasi-religia z bardzo pradawnych czasów, która jest, bym powiedział, bardzo głęboko zakorzeniona w ksenofobii. A jak w ksenofobii, to w rasizmie. I ta religia powoduje, że z jednej strony oni jako posiadacze gigantycznych kapitałów uczestniczyli w rozwoju cywilizacyjnym, bo też finansowali naukę, byli ludzie inteligentni, ale z drugiej strony ich ideą była ta idea narodu wybranego i sami sobie definiowali, kto to są ci wybrani. I oczywiście siebie zaliczali do tych wybranych i własne rodziny. Stąd rodziny dynastyczne, te chrześcijańskie, no bo już nie chcę mówić katolickie, ale chrześcijańskie, katolickie, z tych kolejnych stuleci ery nowożytnej, oni chcieli zastąpić swoją dynastią. No i zaczęli takie dynastie tworzyć. Tylko że wpadli na taki bardzo skuteczny pomysł, że tak jak tamte dynastie były pokazywane ludowi, ale to, że były pokazywane ludowi, lud wiedział, że ma się na nie orientować, było łatwo było wybierać tych, komu należy ściąć głowę. W związku z tym, dokładnie, ponieważ oni wiedzieli, że to się może skończyć podobnie, czyli może powstać inna grupa, która z kolei wywlecze jakiegoś Rockefellera czy innego Billa Gatesa na rynek i zetnie mu głowę. Więc oni są bardzo silnie przesiąknięci tą filozofią niewidoczności, niewidzialności. Tylko że ta filozofia po setkach lat zaczęła ich męczyć. A czuli się już na tyle silni i dawali tak mocny wyraz, zwłaszcza ustami Davida Rockefellera, który był najbardziej w tym rozpędzony w tworzeniu instytucji, które miały zarządzać światem globalnie, że on sobie pozwalał na wypowiedzi pod tytułem nawet sobie nie wyobrażacie, jak daleko już jesteśmy i sytuacja jest nie do cofnięcia już nigdy. Więc oni chcieli się jak gdyby pokazać, no, byli na tyle dumni ze swojego osiągnięcia, że tą pierwszą, największą próbą pokazania się jest pandemia. No. Ja mam może taką uwagę, bo ja bym początek tego wszystkiego powiązał z wyprowadzeniem narodu wybranego z Egiptu, słynną ucieczką
jodlaniem złotego cielca. Ja się upieram przy swojej tezie, to znaczy, że głównym nurt cywilizacyjny wyznaczała już bestia. Krótko mówiąc, jak zaczniemy badać poszczególne fakty, to nie odbiega od pewnej normy, to znaczy, że królestwa, księstwa chcą się jakoś tam powiększać, handlują, kupczą, walczą, no bo taka jest cała historia. Natomiast bestia jest dla mnie powstaniem struktury dominującej, a która albo dopuszcza do pewnych rzeczy, bo one sprzyjają, czy są zgodne z tym scenariuszem, który sobie zakreśliła, albo pewne procesy przerywa, tak jak przerwała pewien proces dynastyczny w Anglii, Szkocji i Irlandii. I to zrobiono twardo. Czy tak jak porządkowała pewne rzeczy w księstwach niemieckich. Czy tak jak później doprowadziła do, czy doprowadzono, ale to był proces do zjednoczenia tych księstw. Też myślę, że to jednoczenie było związane z tym, że oni dysponowali już tak dużym kapitałem, że woleli starcia frontalne potęg, bo takie potęgi po pierwsze zadłużały się razy ileś, ale po drugie reperkusje, czyli odprysk wojen tych potęg, no to były gigantyczne, no i te potęgi później sprawnie się z tego rozliczały, albo było co zabierać. No bo kolejny raz Szwecja się stała takim klinem, która do Europy Środkowej weszła, żeby te wszystkie potęgi, które podpisały wieczne pokoje, żeby po prostu skłócić. Nawet no to się... Jak mówię, Szwecja służyła od czasów Cromwella tak. za narzędzie polityki protestanckiej, a z kolei polityka protestancka no w dużym stopniu była wykorzystywana przez bestie, no bo ich pierwszym celem był katolicyzm. No i tu jest jeszcze... Czyli gdybyśmy tam schierarchizowali ich cel, ale oczywiście to nie było ostatni cel. I był jeszcze ratunek bodajże w 1762 roku dla Polski, gdzie Turcja najechała na Rosję, wojna była pomiędzy Turcją a Rosją o Polskę. I też Turcy oczywiście tę wojnę wygrali, otoczyli całą rosyjską armię i oni mogli ją dosłownie zmasakrować. I wtedy też podpisano umowę między tymi państwami, że Polski ma po prostu Rosja nie tykać. Ma się kolokwialnie odpieprzyć. Polska by dużo lepiej wyszła, gdyby zamiast Jan III Sobieski, zamiast organizować odsiecz Habsburgom, którzy nawet za tą odsiecz nie podziękowali. Nie uznano go królem królów Sobieskiego przecież. Było wszystko pokonane. Trochę dzisiaj. Nawet Prusowie nie do końca. Nie do końca, dlatego że gdyby podpisali odrębny pokój na jakiś czas z Turcją, to uzyskaliby nieporównywalną pozycję polityczną i przede wszystkim zmusiliby do prowadzenia innej polityki Francuzów. Wtedy wystarczy sprawdzić wojny francusko-hiszpańskie i tak dalej. Ale tego wszystkiego by nie było. Ale powiem jeszcze inaczej, bo powróćmy do potopu. Nie. Tu chodzi o pytanie. Nie możemy dominować jedną osobą. Ja mam jedną taką prośbę. Historia jest bardzo ważna, z historii wyciągajmy wnioski, ale mamy rok 2022. Może byśmy podyskutowali na tym, czy coś możemy zrobić, albo jak możemy się chronić, przynajmniej jakiś zarysy. To było to pierwsze pytanie i właśnie pytałem, czy do tego wrócić. Czyli co powinniśmy robić dzisiaj? Jedyny pomysł według mnie na dzisiaj i według tej grupy, z którą pracuję, gdyby nikt do tej pory tego nie zakwestionował, to jest połączenie pewnego działania praktycznego, zaraz je opiszę, z możliwie dobrze sformułowaną ideą. Tutaj trzeba troszeczkę będzie popracować nad ideą. I działania praktyczne to jest stworzenie, czy też tworzenie czegoś, co możemy nazwać enklawami, albo czegoś, co możemy nazwać bardziej abstrakcyjnie monadami, czyli pewnych projektów, w których łączy się działalność inwestycyjno-gospodarczą
z działalnością informacyjną i z działalnością społeczną. I jeszcze próbuje się to zunifikować co do miejsca. Czyli gdybym szukał recepty dla końcówki XVII wieku, to te wszystkie wielkie dwory powinny stać się zapleczem dla tych trzech rodzajów działalności. Ale działalności na tyle wspólnej, na ile jesteśmy w stanie dojść do wspólnej wniosków, do współpracy i tak dalej. To by zapoczątkowało tworzenie społeczeństwa od dołu. Czyli jestem przekonany, że wszelkie zmiany pozytywne, jeżeli w Polsce, do których w Polsce ma kiedykolwiek dojść, muszą mieć, złapać fundament na dole, w konkretnych działaniach. Dlatego, że tylko to pozwoli później przejść do działań dalej, bo działania dalej, no to będzie oczywiście łączenie się, ale łączenie się swobodne w tym, w tej działalności. No bo jedni się bardziej lubią, nie jednym jest bardziej po drodze, innym mniej po drodze. To jest naturalne. Ale wtedy taki proces się dokonuje i on będzie umożliwiał stworzenie czegoś, co na końcu może dać konstytucję nieco lepszą niż obecnie funkcjonująca, to znaczy inny model ustrojowy państwa. Ja sobie wyobrażam tak, że nowe państwo musi być bardzo silnie oparte o demokrację bezpośrednią na dole, czyli do poziomu regionu, a region to jest dla mnie mniej więcej, bo tak będzie najłatwiej przeprowadzić pierwszy etap zmiany, odpowiednich dzisiejszych województw, czyli tych 16 województw. Później można w dalszej fazie bardziej zaawansowanej zastanawiać się, czy tych regionów ma być tyle czy tyle, ale wiadomo, że przeprowadzanie zmian administracyjnych to jest proces, który trwa parę lat i w czasie pierwszego uderzenia nie będzie na to czasu, więc trzeba się oprzeć na jakiejś administracji dotychczasowej. I twierdzę, że do poziomu regionów możliwe jest sprawowanie przy obecnej technologii, sprawowanie władzy bezpośrednio. 16 regionów to jest mniej więcej od 2 do 3 milionów mieszkańców na region i to umożliwia tworzenie takich reprezentacji, powiedzmy 40 osobowych, no bo to już jest kwestia wyboru, jak duża miałaby być ta reprezentacja. Ona nie powinna być zbyt liczna, żeby była decyzyjna i żeby nie była nadmiernie kosztowna. Ale też nie może być zbyt wąska też, żeby ludzie mieli świadomość wpływu. Wyobrażam sobie ten przyszły ustrój w ten sposób, że polegałby on na likwidacji, i to jest moja propozycja, równocześnie partii politycznych. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Równocześnie Sejmu i Senatu. W ogóle jako instytucji zbędnych, które wyróżniły się tym poziomem kleptokracji i tą podatnością na kleptokrację, że jak gdyby po zmianie ustrojowej i po odzyskaniu państwa, jeżeli kiedykolwiek je odzyskamy, nie będzie miejsca na powtórkę z tego samego. Tylko ja bym sugerował jedną rzecz. Jesteśmy w trakcie wojny, a w związku z tym pieniądz i jeszcze raz pieniądz. Od tego możemy wyjść, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić. No tak, ale tego nie zrobimy. Ja wiem, ale to jest postulat abstrakcyjny. Powiem jest bardzo ciekawy, pozwólmy panu. No, jest. Dla mnie to jest oczywiste, że pieniądz, tylko znowu musi być z jednej strony krążący pieniądz i można sobie wymyślać wszystkie metody rozliczeń. Z drugiej strony według mnie bardzo ważną dla ogólnej konstrukcji bezpieczeństwa jest państwo, czyli coś, co przerasta ten poziom zarządzany bezpośrednio przez region i tworzenie państwa, dla tworzenia własnego systemu bezpieczeństwa wydaje mi się bardzo istotne. Możliwe jest stworzenie takiej konstytucji, takiego systemu równowagi, żeby władza ta wybrana na poziomach lokalnych równoważyła władzę centralną, która w tej mojej wizji powinna być maksymalnie okrojona, w sensie ilościowym,
nie są potrzebne te ministerstwa tam i tak dalej. Większość decyzji... Ja musiał być one na jednym poziomie, powiedzmy, siły jakiejś. Tak, ale mówię, to dokładnie. Większość decyzji dotyczące życia takiego normalnego powinna zapadać na poziomie regionalnym. Mówię o podatkach, o tym, czym możemy palić, a czym nie powinniśmy, gdzie wyrzucać. No wszystko to są problemy lokalne, które ludzie lokalnie rozumieją i sobie rozwiązują. Natomiast jest poziom, ja tylko tak dokończę, jest ten poziom centralny, który dotyczy bezpieczeństwa na poziomie dużo głębszym czy szerszym, bo to jest ten poziom geopolityczny, poziom daleko idących przewidywań, prognoz, analiz i tak dalej, i to w bardzo wielu dziedzinach. I musi być ten poziom, który obejmuje całość państwa i myślenie o państwach w kategorii rozwoju, ale oczywiście bez nadmiernych kosztów. I chociażby ten eksperyment z First Bank of America, czyli pierwszą bankiem w Stanach Zjednoczonych po odzyskaniu niepodległości, pokazuje, że władza jest w stanie sama się wyżywić, w sensie sama na siebie zarobić, ale oczywiście prowadząc sensowną działalność, sensowną ze społecznego punktu widzenia. I jeżeli to będą odpowiednio zarządzane grupy eksperckie do odpowiednich zadań, a i grupy menedżerskie zatrudniane do odpowiednich zadań, bo tu nie chodzi o sprawowanie funkcji. Tych funkcji, to między innymi taka konstrukcja jest wymyślona pośrednia, którą moglibyśmy roboczo nazwać Radą Starszych, albo jakaś inna nazwa, nie chcę używać Radą Autorytetów i tak dalej, no ale coś takiego. Tylko to musi być emanacja tych struktur oddolnych na poziom centralny, a w ten sposób, że wybiera się nie tylko tych sprawnych, no bo sprawni się przydadzą na poziomach regionalnych, mówię sprawnych w sensie menedżerskim, natomiast wybiera się również tych myślących w dłuższej perspektywie, traktowanych jako mądrych i tak dalej, to już inna kadencja, właśnie w ten sposób, żeby partie polityczne nie były w tego typu historiach do niczego potrzebne. Ja może tylko dwie sprawy chciałbym poruszyć. Pierwszą, my jakoś odchodzimy od tego, że nasza cywilizacja to jest okres od ma 2000 lat. Nie? I powiedzmy sobie, wiek od 5 do 15, do 16, jak pan wspomniał, Polska była bardzo potężnym krajem, była największym, ale przede wszystkim nie było wojen w tym czasie, prawie że nie było. Kultura, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o nauki i tak dalej, to wszystko było na bardzo wielkim poziomie. To jest tylko zasługa chrześcijaństwa i tej kultury katolickiej, bo to nie było nic innego. Stało się tragedią, jeżeli chodzi o rok 1500. I to zostało zniszczone, prawda, to wszystko, ale co było. Pytanie, jasne. Proszę więc pytanie to jest, dlaczego po prostu my jakiś nie kładziemy głównych takiego, nie mamy, bo Bóg jak gdyby nie istnieje tutaj. Żydowska jest na pierwszym miejscu wszędzie i gdziekolwiek. My się musimy tego pozbyć, żeby wreszcie Żydów wyeliminować z życia politycznego. Jak oni się będą zajmować handlem, tak jak kiedyś, jak się będą zajmować rzemiosłem, niech to robią dalej, ale nie mogą zajmować, bo nie są zdolni tego zrobić. Jeszcze raz. Więc ja mówię, nie chodzi o pierwsze, w jaki sposób, bo pan powiedział, że oddolne struktury. Nie, odpowiem, to tutaj jest drugi. Ale jeszcze to kończę tylko. Te oddolne struktury, bo one znowu się wszędzie widzą, nikt nie widzi Żydem. Potem wie pan, mamy to, co mamy. Ja uważam, to jest absurd. Lepanto było pierwsze, mamy z osmańskim duszem, gdzie po prostu papież zawierzyli się, zdało się, że nie do pokonania. Mamy jeden, drugą sprawę. Mamy cud warszawski. Bez Boga, ani do proga. I to jest katastrofa. Z Żydów się nie przekona. Wąska grupa Żydów, która jest, również porządnych i tak dalej, niszczy tych, którzy są inni. I tutaj nie ma mowy o jakimś w ten sposób. A czy mamy odpowiedzieć? Ja tego nie widzę, mogę się mylić, bo nie jestem specjalistą. Znaczy powiem, dlaczego pan się myli. Znaczy, drugi mój postulat to jest postulat dialogu, czyli jesteśmy narodem tak skłóconym, że postulaty maksymalne mogą nas jeszcze bardziej skłócić. I czyli doprowadzić do nieprawdopodobnego napięcia. I teraz jeden z powodów niezrozumienia tej sytuacji przez polskich możnowładców
w XVII wieku, a to było, bym powiedział, takie ortodoksyjne trzymanie się katolicyzmu, który już wszędzie w Europie, powtórzę, ortodoksyjne trzymanie się katolicyzmu, które wszędzie w Europie było już pod dużym ciśnieniem, dlatego że to, co wyprawiała hierarchia, czy część hierarchii, było kompletnie sprzeczne z naukami, ale które... Ale mówimy o ewangelickiej hierarchii, bo tam byli ci przestępcy, którzy kradli wszystko... Bronę, dałeś pytanie... Ale ja odpowiem po swojemu, więc to wymaga... Więc postulat drugi to jest postulat dialogu, a postulat trzeci to jest bardzo istotny, to jest postulat powrotu do prawdy. A prawda jest w tym wypadku wartością nadrzędną. I tylko ona jest ciekawa. I tylko ona jest ciekawa. Dlaczego na trzecim miejscu? Prawda na pierwszym. Słucham? Nie, to odwróćmy. Ja wymieniłem enklawę, bo nie chciałbym być potraktowany jak teoretyk, czyli działania praktyczne, które są zbudowane na trzech obszarach. Natomiast to, o czym w tej chwili mówimy, to próba zdefiniowania w sposób możliwie jakiś taki lapidarny pewnej ideologii. No i oczywiście możemy uznać, że w ramach tej ideologii na przykład na miejscu pierwszym jest dialog, albo na miejscu pierwszym jest prawda, ale na miejscu na dzisiaj, no może nie pierwszym, ale też ważnym, jest bardzo dokładne, możliwie prawdziwe zdefiniowanie naszego przeciwnika. I to jest trzeci postulat. I teraz... To jest najważniejsze. No, więc nie chcę już mówić, które ważne, które mniej ważne. Wszystkie ważne... On jest w opozycji do tego wszystkiego, co pan mówi. No tak, ale... No to kolejność proszę samemu sobie ułożyć, ale wymieniłem po kolei definicję. Zdefiniowanie naszego przeciwnika, prawda jako wstęp do nauki i w ogóle powrót do nauki. I powrót do nauki obejmuje również powrót do religii, do historii religii, do filozofii. Dokładnie, do wszelkich nauk, dlatego że tam było bardzo dużo dobrego, ale żeby oddzielić ziarno od plew, bo było też sporo fałszywych tropów i tak dalej, ale trzeba oddzielić. I te fałszywe tropy mogą dotyczyć, ja nie chcę w tej chwili deklarować, ale uważam, że to powinno być poddane badaniu, mogą dotyczyć również badaniu cywilizacji żydowskiej. A krótko mówiąc, tam są bardzo różne wątki i pamiętajmy, że chrześcijaństwo wyrosło z cywilizacji żydowskiej. To była jedna, no całe to wczesne chrześcijaństwo, to jest wypełnione Żydami w tym rozumieniu genetycznym. Nawet sobie żartowaliśmy dzisiaj, że moglibyśmy dla rozbrojenia tej bomby pod tytułem kto jest Żydem, kto nie jest Żydem, uznać, że my jesteśmy tymi Żydami, którzy przeszli na katolicyzm. W tym momencie przestajemy zajmować się łatkami genetycznymi, tylko zajmujemy się nad istotą. Ja może przypomnę arystotelesowską definicję prawdy, no bo to jest jak prawda, no to... A później powiem, dlaczego powinniśmy wrócić do tej arystotelesowskiej i odrzucić wszystkie inne. Więc arystotelesowska brzmi zgodność, adekwatność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego sąd ten dotyczy. No i teraz to oznacza, że rzeczywisty stan rzeczy, no bo żeby uzyskać tą zgodność, istotna jest rzeczywisty stan rzeczy. Ale to oznacza, że nie jest aż tak istotny nasz indywidualny pogląd na daną sprawę, tylko decydujący jest rzeczywisty stan rzeczy, a rzeczywisty stan rzeczy wymaga dialogu. To znaczy konfrontowania własnej prawdy z wszelkimi innymi prawdami, z tym z prawdami, które będą opowiadali ludzie, których my uważamy za Żydów, czy traktujemy jak Żydów, albo którzy sami siebie za takich uważają, ale no, ze względu na mieszanie się krwi, myślę, że najbliżsi żydostwa może się ukazać na koniec jesteśmy my.
a nie społeczeństwo Izraela i nie na przykład... No bo tutaj... Jest ciężko, żeby wytłumaczyć. Ja wiem, ale jeszcze raz, tutaj jest bardzo ważny postulat dialogu i wchodzenia w dialog w zasadzie z prawie każdym, kto nie jest po stronie bestii, czy nie jest zadeklarowany po stronie zła, to z każdym da się wejść w dialog. Jest bardzo silny podział, były bardzo silne wytwarzane podziały na przykład na szczepionych i nieszczepionych, tych, którzy wierzą w telewizję i tych, którzy wierzą w internet i tak dalej. I to można mnożyć, zwłaszcza w tej, zwłaszcza w tym obszarze wirtualnym. Można kreować fałszywe autorytety, można nieprawdopodobnie zgęszczać przedziwne informacje. Wtedy podzielimy się na tych, którzy uwierzyli w niektóre informacje i którzy są sceptyczni albo czekają na potwierdzenie. Więc dla mnie najważniejsze jest zbudowanie tej całej ideologii na tych trzech, czyli prawda, dialog i precyzyjne zdefiniowanie naszego przeciwnika. I to, na czym na początku się jak gdyby skoncentrowałem, opowiadając dosyć dużo historii, zaczynając od 1625, to jest próba zdefiniowania naszego przeciwnika. Dlatego, że jak mówię krótko bestia, to się w pewnym momencie przyjmuje, ale jeżeli nie będziemy tego definiować, to od pewnego momentu może się okazać, że każdy ma w głowie inny, nieco inny obrazek. Panie Janku, ja może moje obrazy odnośnie tego, co pan powiedział. To nie zgadzam się z jedną rzeczą. Jak Polska powstała w 1918 roku, po 127 latach niewoli, to państwo polskie dokonało, że tak powiem, osądzenia ludzi, którzy zdradzili ojczyznę, i tych ludzi powinni być normalni, ci ludzie zrobieni. I trzeba było udowodnić, bo to nie jest tak, że z każdym się można dogadać i tak dalej, tylko pewni ludzie ponoszą konsekwencje za to, co w tym kraju jest. I żeby skończyło się, to jeżeli to, ale wlecie, ja panu nie przeszkadzam, jest pan nie przeszkadza. I jeżeli chcemy, żeby powstało państwo polskie, które będzie w pełni suwerenne, niepodległe, oparte na fundamentach. Uważam, że fundamentami, które powinny być, to fundamentami, które są związane z dekalogiem. Bo to jest podstawa i to była siła Polski. Póki się tego trzymaliśmy, byliśmy. Natomiast, co się stało w 18 roku? Wybory, jakie były, na każdym wyborze, który był, to była napisana narodowość. Kto jakie jest narodowości? Oczywiście. Były nazwiska, nie? W tej chwili 2 700 000 obywateli na tej tak zwanej stronie Polonika.net księdza, który zrobił Franciszek Palachnicki, zdanek MSW dwukrotnie, czterokrotnie zmieniało nazwisko. My nie wiemy, na kogo głosujemy. Tak. I chcąc to zakończyć, ci ludzie w ogóle powinni nie mieć prawa do tego, że kandydowania na zasadzie po to, żeby to skończyć. Ale pytanie jest inne. Ja się pytam na przykład w tej chwili. Nikt nie mówi o takim kraju jak Islandia. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co się w Islandii stało. W Islandii 4,5 miliarda dolarów zostało pożyczonych, potem chcieli strącić. I co zrobili Islandczycy? Rozwalili tą bandę, zaresztowali. I w tej chwili Islandia, co prawda, nie mamy się co porównać, to jest 300 tysięcy mieszkańców, ale oni mają w tej chwili przyrost około 10% wzrostu gospodarczego. To jest przykład. I funkcjonują na zasadzie rady, nie żadnych parlamentów, bo my znowu będziemy robić parlamenty, partie polityczne. Widzimy, jak te partie polityczne działają. Wybory jakie są, to wszyscy widzą. W 150 krajach funkcjonuje system dominium, gdzie są przerzucone głosy. Zresztą najlepszy dowód, to co pan mówił o Stanach Zjednoczonych, wie pan dlaczego, wyraźnie widać, dlaczego zostały sfałszowane wybory, bo były znaki wodne zrobione na kartach do głosowania. Tylko bestia to zrobiła, żeby nie wyszło, a w sumie Trump to też to zrobił celowo, żeby społeczeństwo wreszcie się obudziło, żeby się obudziło tego. Teraz wchodząc do bestii. Pan powiedział, że bestia w tej chwili jakby na tym wszystkim panuje. Otóż, pierwsza porażka bestii w tej chwili, w tej rozgrywce,
pomiędzy tym światem jedna biegunami, gdzie Ameryka jest praktycznie rzecz biorąc najważniejszym, jedynym, że tak powiem, mocarstwem. Przegrali, że tak powiem, na Kazachstanie, bo przegrali 30 tysięcy dali i to rozrobili Rockefellerowie, gałąź francuska, przegrali, teraz Ukrainie tak samo przybywają. I Ukraina jest praktycznie rzecz biorąc skończona. I na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, bo jak myśmy wszyscy tu przyszli, żeby porozmawiać, to to jest ważne, co z panem jest. Ja no za pana jest praca. Ja nie wskazuję, ale żeby zbudować. I zgadzam się z tym, że to trzeba budować wszystko od po prostu od podstaw. Na dole. I teraz się powinniśmy skoncentrować na ewentualnie, chociaż ja nie jestem do tego przekonany, na wyborach samorządowych, ale samorządowych, nie parlamentarnych. Nie, bo pan wkłada mi w brzuch rzeczy, których nigdy nie powiedziałem. Krótko mówiąc, pan słyszy coś innego niż to, co się, o czym się mówi. I to bardzo innego. Wyraźnie powiedziałem, że postulatem jest likwidacja partii politycznych. Wyraźnie powiedziałem, że... No to mogę to jeszcze raz powtórzyć. Zapostulowałem... I dlatego nie mam ochoty wchodzić w polemikę wokół czegoś, co mi się wciska. I teraz dwa. Jeżeli moim postulatem jest postulat dialogu, to to nie oznacza, że w tym postulacie jest zawarte tolerowanie przestępców i przestępstw. To, o czym pan mówi, czyli na przykład zdrada stanu, to jest przestępstwo najwyższe. Więc ja się nie wypowiadałem na temat, co robić z przestępcami. Jestem jedną z niewielu osób, która wyraźnie nazywa przestępstwo przestępstwami i przestępców przestępcami. Ale nie, chodzi mi o to tylko, żeby wrócić do klarownego języka. A krótko mówiąc, czym innym jest dialog i niechęć do sporów, do prowadzenia sporów, których jest mnóstwo wśród obywateli, i dopóki obywatele będą w takim napięciu i będą mieli ochotę napieprzać się patelniami, to do tego momentu jesteśmy słabi. I to jest obojętne. Nie, ale też i sami jesteśmy nakręceni. I teraz częścią, okej, ale ja nie mówię jeszcze raz o przestępstwach. Przestępstwo zdrady stanu jest przestępstwem najwyższym. Pan mówi, zadajemy pytanie. Nie wchodzimy w polemikę. Bardzo proszę pana. Próbuję przedstawić jakiś pogląd, a później można skrytykować ten pogląd, ale odnosząc się konkretnie do tego, o czym mówię. Przepraszam. Embargo nakładamy na Rosję, nie my, tylko Ameryka i w tej chwili Unia Europejska. Więc uważam, czy nie byłoby lepiej, tam wino i Bóg było nasze. Więc czy nie lepiej by było zwołać konferencję, taką jak była z nami i ci dwa mocarstwa, by po prostu to było polskie i automatycznie nie było, musieli wędrować Ukraińcy z Polski do Polski, z Polski do Polski. Ale kto ma zwołać konferencję z kim? No ci co embargo stosują na Rosję. Ci co embargo stosują. Ale jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Nie może być wzrost kapustą na pewnych poziomach. Ja mam krótkie pytanie. Pan mocno środę raz. Nie tylko chcemy poprawiać funkcjonowanie świata, w którym przyszło nam żyć. My to zrobić musimy. A proszę posłuchać, czy my chcemy poprawiać, czy my chcemy zmienić. Ja pracuję w słowie. Czy my chcemy poprawiać bestie, czy my chcemy zmienić? To jest primo. Sekundo. Pan świetnie zdiagnozował sytuację, w 100% się pod tym podpisuje. Tylko proszę mi powiedzieć, czy możliwy jest dialog z bestią. To primo. Sekundo, chwileczkę. Była taka komisja do spraw dialogu z judaizmem przy episkopacie, ksiądz profesor Krostowski na komitę biblijską, który powiedział, że po prostu to jest strata czasu. Dialog z nim jest stratą czasu. Dlatego zadaję to pytanie. Rozpoznanie no już... przeciwnika super, ale co z tą resztą? Dziękuję bardzo. No to pierwsze, poprawiać czy zmieniać. Każda poprawa jest zmianą, zwłaszcza jeżeli jest, bo to jest kwestia jakości tej poprawy. Jeżeli poprawa jest... Poprawa coś dobrego, a zmieniać trzeba rzeczy dobrego. Ja wiem, tylko że ta rzeczywistość zawiera w sobie obydwa elementy.
Krótko mówiąc, jak wejdziemy w totalną zmianę, no to wchodzimy w pewien radykalizm i musielibyśmy definiować rzeczywistość na nowo. Każdy z nas gdzieś mieszka, ma jakąś rodzinę i tak dalej. Są pewne rzeczy, których nie zechcemy zmieniać. Natomiast trzeba niektóre rzeczy zmienić. No i, więc tu bym się nie kłócił o słowo. To jest kwestia, tak, semantycznie możemy rozstrzygać, czy tu stawić słowo zmiana, czy poprawa. A teraz, jeżeli chodzi o dialog, to ostatnio wypowiedział się Sanhedryn, czyli Żydzi Ortodoksyjni Izraela. Być może to już nie ma znaczenia, zobaczymy. Którzy absolutnie sprzeciwili się podpisaniu przez Izrael tego kontraktu z WHO. W związku z tym, gdybyśmy znali prawdę, mogłoby się okazać. Ja chcę tylko pokazać, jak prawda może być skomplikowana i dlaczego należy ją badać. Mogłoby się okazać, że wśród krajów, które absolutnie odmówiły stanowczo podpisywania kontraktu z WHO, czyli z Teodorosem Gebrejezusem, czyli no, uważanym za terrorystę etiopskiego, już będę to nazywał po imieniu, który powinien prawdopodobnie być rozliczony przez jakiś wymiar sprawiedliwości i traktowany jako przestępca na służbie rozmaitych służb specjalnych. Ale celi śmierci na wykonanie wyroku. No tak, no ale te służby specjalne też są zadłużone i to różnych krajów ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, są zadłużone w przestępstwa. I ja o tych przestępstwach czasami wspominam, ale to jest oczywiste, że to jest. Oni są przestępcami, oni są mentalnymi przestępcami i musi ich potraktować wymiar sprawiedliwości. To jest jedyne pytanie, tylko jak utworzyć ten nowy wymiar sprawiedliwości, według jakich, no bo nad tym się zastanawiam z kolegami i nie z jednym, a kolegami prawnikami. Czyli tak samo jak zadałem pani pytanie. A kto miałby to zrobić w dzisiejszej sytuacji? Ci, co embargo stosują. No nie, ale, no, ale oni nam tu nie... Ale oni nie są po to, żeby nam zrobić dobrze. W związku z tym... No ale to nie będę formułował postulatów do kogoś, kto chce mnie udusić. Ja bym teraz zadać jedno pytanie. Tak? Wracając do tematu tego właśnie, co pan mówił o zdradzie stanu. W Polsce i w ogóle na świecie, bo to nie tylko Polska zdradza, polscy przedstawiciele rządowi zdradzają. Kto ma to zrobić, skoro my mamy zbrojne ramię rządu będzie robiło wszystko, żeby bronić przestępców, bronić... Przecież my musimy... A to jest akurat nieprawda. I teraz według mojej wiedzy. Dlatego, że nie wszyscy, ja powiedziałem, że w gronie służb specjalnych i rozmaitych tam historii mundurowych są przestępcy i oni to wiedzą, że są. Ale to nie znaczy, że wszyscy są tam przestępcami. Jaki teraz jest ludzi, na tak nie jeszcze raz, w tej chwili tego nie wiemy, dopóki nie wejdziemy w bliższy kontakt. Jest inne pytanie, w jaki sposób my powinniśmy w ten kontakt wchodzić i moim zdaniem metodę podałem. To znaczy indywidualny człowiek, indywidualny obywatel Jan Kowalski, nawet jak jest niesłychanie utalentowany, nie jest dla nich partnerem. Natomiast jeżeli powstanie pierwsza enklawa i będzie udanym projektem również w wymiarze inwestycyjno-gospodarczym, czyli dobrze funkcjonuje, jak powstaną kolejne enklawy i zacznie się tworzyć wokół tego ruch, tak, ale który nie deklaruje celów politycznych, i dwa, nie deklaruje na początku, ale tylko i wyłącznie z tych powodów dialog i budowanie, początkowo nie deklaruje jako ruch celów ideologicznych. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie współpracować na jednym terenie, bo może się okazać, że ktoś jest, uważa siebie za agnostyka, tak, dlatego że ja traktuję do pewnego momentu oczywiście wiarę jako coś bardzo prywatnego i coś, co musi być przeżyte. To znaczy uważam, że żeby odrodziło się, na przykład żeby odrodził się katolicyzm w Polsce, to musi się odrodzić wokół pewnych struktur, część przynajmniej taka jakaś dobrze odbierana przez społeczeństwo część duchowieństwa.
Wierząca. Duchowieństwa. Czyli musi być część instytucjonalna Kościoła, która jak gdyby uczestniczy w tej zmianie w stronę dobrą. I to musi dotyczyć również modlitwy, to musi dotyczyć również wszelkiego typu medytacji i tak dalej. I to są rzeczy już bardzo osobiste i podejrzewam, że różne grupy będą to kształtowały po różnemu. Więc tutaj w sensie ideologicznym bardzo trudno jest sformułować ideologię, którą wszyscy zaakceptują. Wyłączamy tę sferę. Nie, traktujemy jako neutralną. Natomiast do pewnego momentu, dlatego że gdyby się okazało, że w tej zmianie uczestniczy część hierarchii katolickiej, tak jak często uczestniczyła w dobrych ruchach takich swojego czasu, czy propolskich, no to o tym trzeba mówić, zgodnie z postulatem. Jeszcze raz, o wszystkim trzeba mówić. Byli tacy, którzy kończyli na latarni, na latarniach i byli tacy, którzy kończyli pomnikowo. I są tacy, którzy są świętymi. Więc trzeba mówić o tym i o tym. I jak gdyby być wyczulonym naprawdę. I teraz prawdziwy autorytet, również w obrębie duchowieństwa i również w obrębie hierarchii, on się obroni, on nie odczuwa obawy przed prawdą. Pod jednym warunkiem, że jego wiara jest prawdziwa. A to jest jedyny warunek, dlatego że nie ma prawdziwej wiary bez prawdy. Po prostu nie ma. Ale jeżeli się włożyli tą świrdemię... Przepraszam bardzo. Nasza taka refleksja, proszę Państwa. Ale chwileczkę. Dobrze. Bardzo mi zależy, żeby ją wypowiedzieć, ponieważ to jest refleksja bardzo podnosząca na duchu. Proszę Państwa, myśmy to już zrobili raz. Myśmy już raz opadli się na prawdzie, na dialogu i zbudowaliśmy pierwszą solidarność, zanim nam ją zabrali i się nią podtali. I już to potrafimy robić, tylko teraz będziemy mądrzejsi, nie damy sobie tego zabrać. Mam nadzieję. I będzie też taka sama rola naszej religijności, naszego sumienia, które jest ważniejsze może nawet niż ta nasza powierzchowna religijność. Sumienia, z którym teraz się zetknęli Ukraińcy i zobaczymy, co z nim zrobią. Natomiast sumienia, które jest warte wszystkie skarby świata, bądźmy dumni z tego, co zrobiliśmy, nawet dla tych, którzy nam wyrządzili krzywdę. No trzeba to też powiedzieć. Proszę Państwa, mam do Pana też pytanie, czy Pan się z tym zgadza? I drugie pytanie mniejsze. Czy ta struktura władzy, którą Pan zaproponował, przypomina trochę strukturę szwajcarską? O właśnie. O, to, dobrze. Najpierw pierwsze pytanie, a na to odpowiada mój życiorys. Czyli ja mam za sobą taki okres 7-letni w podziemiu, włącznie z rozmaitymi aresztowaniami, biciami, a w tym wielogodzinne, włącznie z odmową złożenia przysięgi wojskowej, wojsko mi traktowano i przesunięcie mnie do służby zasadniczej. Wojsko mi traktowano jako nie tylko zastępcze więzienie, ale coś, co miało być do pewnego czasu dużo groźniejsze niż więzienie, a dużo ostrzejsze. Miałem tam być po prostu zglanowany i ta maszyneria została w ten sposób ustawiona. Natomiast moje doświadczenia, a zarówno z więzienia, ale bezpośrednie doświadczenia, jak i z wojska, z tej służby zasadniczej, są takie. Ja tam poszedłem jako absolwent oczywiście fizyki i politechniki, więc tam gdyby planowanie takiego człowieka wydawało się łatwiejsze, ale moje doświadczenia są takie, że w tych sytuacjach, które część uzna za ekstremalne, o które kiedyś opowiem w jakiejś tam książce, to podczas tych doświadczeń pomoc pojawiała się zawsze, ale zawsze z drugiej strony. I to miało czasami charakter nieprawdopodobny, czyli dla mnie zadziwiający. To kompletnie łamie wszelkie systemy, a i prawdę powiedziawszy, do tego się przyzwyczaiłem. A to znaczy wiem, że jeżeli będziemy ekstremalnie pod ścianą, to na pewno ta druga strona się połamie na rozmaite części. Stąd opowiadam o enklawach, dlatego że jest łatwiej zastosować jakiś rodzaj presji czy terroru
w stosunku do osamotnionego obywatela, który jest często bezradny, bezbronny, można zrobić coś, bo nikt tego nie widzi. Natomiast dużo trudniej, jeżeli jest to społeczność, jeszcze mocno zakorzeniona w rozmaitych układach, wtedy po prostu bardzo trudno jest nam wysłać antantę, stosować jakieś mega ostre reguły. I teraz, czy jakieś skrajne reguły postępowania, bo nagle może się okazać, że część tej antanty zaresztuje swoich kolegów. I ja będę podkreślał ten motyw dialogu, ale oczywiście absolutnie się nie odżegnuję i to podkreślam, bo w kilku wystąpieniach, bo to jest taki zarzut, który mi się stawia. Dlaczego nie jestem. Czy ja jestem w ogóle wierzący? Tak, jestem wierzący. Jestem, pochodzę z rodziny takiej tradycyjnie głęboko katolickiej. Do tego stopnia, że nawet 50-letnia kuzynka na przykład w Stanach Zjednoczonych czuła mi się w obowiązku tłumaczyć z separacji z mężem i z posiadania innego partnera. A to była rozmowa 50-latków. Ja jej oczywiście powiedziałem, że to jest twoje życie, twoje uczucia i tak dalej, ale sam fakt, że ją to bolało, bo w ten sposób łamała jak gdyby pewną tradycję w naszej rodzinie, a i to bardzo szeroko rozumiane, i to jest kilkaset osób, a w której rozwodów nigdy nie było. No i teraz, więc to nie znaczy, że nie mam swojego kodeksu, ja tylko chcę uniknąć tej sprzeczności, którą było widać w historii, a mianowicie, że głosi się szczytne hasła i często ci, którzy głoszą, wcale nie są aż tacy święci. I teraz ważna jest dla mnie pewna pokora. Wolałbym, żeby do pewnego ruchu społecznego nie tylko przystąpili duchowni, którzy są po dobrej stronie, ale wręcz, żeby odegrali w tym znaczącą rolę. Ale to musi być następować w sposób naturalny i w taki sposób oparty o coś opartego o prawdę. Oni muszą wiedzieć, że my się poczuliśmy osamotnieni w pewnym momencie. Zdradzeni. Wręcz zdradzeni, bo nikt nas nie wspiera, musimy to budować od podstaw. Ale z drugiej strony rozumiemy polską historię, wiemy do czego chcemy wrócić i na pewno jesteśmy ludźmi, przynajmniej część z nas jest ludźmi wierzącymi, ale też nie mam zamiaru osądzać kogoś, kto się dzisiaj definiuje inaczej, czy jest osobą, osobą poszukującą, więc tego absolutnie nie robię. A jest tylko wykładowcą. Słucham? A jest tylko wykładowcą i nie ma, że mi wierzy, może mi nie wierzy. No tak, ale wolę tych wątków nie poruszać. Można? Dlatego opowiadam o rzeczach, których jestem pewny i które... Tak, ale opowiadam o rzeczach, które są pewne i które nie będą kwestionowane, to znaczy co do faktów. Natomiast wymowa tych faktów... Zadajesz krótkie pytanie... Przepraszam, Szwajcaria. Upadło jeszcze pytanie, czy odpowiedzieć na pytanie o Szwajcarię? Przepraszam, Szwajcaria. Proszę wyczerpać. Tam to działa do pewnego momentu i trzeba rozumieć, do którego. Czyli pamiętam ten moment, w którym Szwajcaria próbowała się oprzeć pandemii i no, wyraźnie pękali, czyli te najmocniejsze siły, bo to widać było w mediach szwajcarskich, mówię o tych mediach niezależnych, no wyraźnie się temu poddali. Tam był okres schodzenia, oni po prostu musieli dołączyć do szeregu, czyli neutralność neutralnością, ale mamy do czynienia z wojną globalną i przeciwnik jest tak wszechmocny, że jest w stanie zmusić do wszystkiego. Łukaszenka się nie dał. Łukaszenka się nie dał naprawdę. Też do pewnego, bo ja wylądowałem w Mińsku, byłem tam i też do pewnego momentu. Jedyny samolot, którym leciałem, w polskim samolocie nie zmuszano mnie do założenia maseczki, natomiast w białoruskim już tak. I teraz... Nie, ale niestety stewardessa musiała mieć taką instrukcję, więc... Ja jeszcze jedno pytanie bym tylko miał. Jeżeli chodzi o bestie, nie? Bo pan powiedział, określił... No ale pan już przemawiał, niech pan da inny. Ja zostałem tylko krótkie zdanie. Chodzi o prawa krajskiego, który również na temat masonerii mówi i na temat bestii. Mówi, że na samym szpicu tej piramidy jest najbliż. Najbliż to są tylko Żydzi, nie? Bo tam nie ma prawa
jak powiedzmy sobie to pan widzi, uczeń to głowę powiedzmy sobie tej wersji najpierw, mogę się resztą zająć, czy jak? To było moje pytanie. Znaczy, ja dzisiaj wysłuchałem opowiadania, z którego wynika, że ta pana Tomasza, a prywatnie, że ta głowa bestii już jest ucinana. I przyznam się, że nie wiem, czy już jest ucinana. Przez kogo? No przez, w tej wersji, przez białe kapelusze. Zostały nazwane białymi kapeluszami. Duchy też są białe. Nie, ja po prostu nie wiem. I powiem tak, jesteśmy na tyle mocno, twierdzę, dezinformowani, że na tym się nie chcę opierać. Natomiast metoda najskuteczniejsza to byłaby taka, że faktycznie pewnego dnia dowiadujemy się, że zebrała się jakaś siła, no chociażby w obrębie służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, która łeb bestii ucięła. I to byłoby rozwiązanie dla świata idealne. I teraz stąd na przykład nie odczuwam, już tylko jedno zdanie, nie odczuwam napięcia, jak słyszę, że mobilizacja się rozpoczyna w Chinach, dlatego że bez tego typu akcentów i bez maksymalnej presji na bestię do czegoś takiego nie dojdzie. Natomiast w momencie, w którym bestia sobie uświadomi, że no w pewnym momencie znaczący, dzisiaj jesteśmy dezinformowani, więc nie wiemy, jaki jest rozkład sił nawet na świecie, ale możemy się dowiedzieć, że a w pewnym momencie głowa bestii jest ucięta, co wcale nie oznacza, że nie wyrośnie inna. I to powoduje, że nawet jeżeli oni to zrobią, na przykład może się okazać, i nawet jeżeli oni to zrobią, to powinniśmy się cieszyć, no bo będzie okres ulgi i satysfakcji dla nas, ale to nie oznacza, że już możemy usiąść na laurach i rozpoczyna się wygodne życie. Więc to, o czym sobie opowiadamy, co należy robić, będzie należało robić również, albo nawet przede wszystkim po ucięciu bestii, ale dzisiaj również. Ucięciu bestii. Tak. Tam książka Pająka, bestie końca czasu. Pani pozwoli, ja coś powiem, tak? Proszę pana, przede wszystkim ja tutaj chciałem podziękować koledze tutaj, który jest pierwszy raz, tak, o Stasi naszej ziemnej, bo no w ogóle my sobie musimy powiedzieć jedno, że czy pan nie uważa, że najważniejsza jest duma narodowa? No proszę pana, ja... Dobra, zadałeś pytanie, siadasz, nie ma problemu. Ja nie przychodzę, żeby cię słuchać na każdym spotkaniu. Dużo by pytanie, to drugie, krótkie pytanie. Gadałeś i gadałeś, przestań gadać. Drugie przychodzi i rozwala każde spotkanie. Drugie pytanie mam takie, proszę pana. Czy pan rozróżnia różnicę między dialogiem a negocjacją? Bo my za dużo mówimy o dialogach, a proszę pana, dialog od negocjacji się tym różni, że po negocjacjach jest albo protokół uzgodnień, albo protokół rozbieżności. A po dialogu, no to spotka się prawda grupa ludzi, pogada sobie, rozchodzi się i z tego nic nie wynika. I teraz trzecia sprawa, proszę pana, to jest sprawa wrogów i przyjaciół. Proszę pana, generał de Gaulle powiedział bardzo, bardzo ważne zdanie, że gorszymi od prawdziwych wrogów są fałszywi przyjaciele. I my się zastanówmy, jakich my wokół siebie i wokół Polski mamy fałszywych przyjaciół. Bo lepiej się pozbyć fałszywych przyjaciół, a wtedy łatwiej sobie damy radę z prawdziwymi wrogami. Co pan ma? Bardzo dobre pytanie. Czy mamy przyjaciół? Duma, przyjacielem, rozbieżność, negocjacja, dialog. Dobre pytanie, Rano. Przeszkadzałeś. No. Jeszcze raz. Duma była przeciwstawiona czemu? Aha, że duma jest najważniejsza. Trzy pytania. Duma, czy, proszę pana, duma narodowa jest najważniejsza? Duma narodowa, proszę pana, określa właśnie, to jest komunistyczny zarzut. Duma narodowa określa postawę społeczną, postawę obywatelską. Jeżeli ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, to ja dam każdemu w mordę, kto mówi, pluje na Polskę i każdego potępię, który zdradza Polskę. A nie będę udawał, że ja będę dialogował ze zdrajcami.
ze zdrajcami się nie dialoguje. Zdrajców trzeba zadać do kryminału. Mamy coś. I to nie musi oznaczać, tutaj bym wracał do pojęcia kultura, znaczy ważne, żeby odbyć w kulturalny sposób, tak, i coś uzgodnić i uniknąć odcinania sobie głów w wyniku pierwszego starcia. Teraz jeżeli chodzi o dumę narodową, no to duma narodowa silnie mi się wiąże z wybitnymi Polakami. Wymieniłem Stefana Banacha, ale to samo może dotyczyć, no nie wiem, ludzi wybitnych w literaturze. Jana Pawła II, który nigdy się nie wstydził. To możemy, to ja wiem, ale staram się wymieniać osoby, które nie wywołają dyskusji pod tytułem kto, co, jak i dlaczego. Czyli no musi być to duma z czegoś, co nie jest kwestionowane. Akurat z racji mojego wykształcenia największą dumą napawa mnie lwowsko-warszawska, słucham? Szkoła. Lwowsko-warszawska szkoła matematyczna czy filozoficzna. To tu się w tym momencie się czuję dumny. Natomiast jak czasami widzę niektórych Polaków, zwłaszcza niekoniecznie na zachodzie, niekoniecznie trzeźwych, to czuję się mniej dumny i musimy rozumieć coś takiego, że... Pytanie, czy to są Polacy, bo Kraśnieński to nie jest Polak. Powiedziałeś, siedzisz i słuchasz. Ale to nie o to chodzi, no po prostu zdarzają się różne sytuacje i teraz... Drama na dumie. No tak, ale nie widzę innego sposobu, dlatego że jeżeli każdy naród oprze jako podstawowe kryterium uzna za to kryterium swojej dumy i spotka się dumny Niemiec, uważający to za największą wartość, dumny Polak, dumny Francuz i dumny Anglik, to obawiam się, że będzie im trudno współpracować. I teraz... Nie proszę pana, wręcz przeciwnie. Znaczy ja nie neguję potrzeby dumy, jeżeli tylko... Jeżeli są katolikami, to nie będzie problem. Jeszcze raz. Ja pracuję z czeskim szowinistą, więc... Ale chwileczkę, ja chcę uporządkować. Pan bardzo dobrze definiuje na poziomie ogólności. Było świetne twoje pytanie, króciutkie. Jak to robić praktycznie? Rozumiemy się, co to jest. Jak rozpoznawać w tych małych grupach właśnie ludzi, którzy dobrej woli, którzy chcą tworzyć. Marko, dziękuję ci za to. Żeby wrócić do uśpionego olbrzyma, czyli 10 milionów ludzi, którzy są poszukani, tak? Wykluczeni, oszukani. Jak pan to praktycznie? Odpowiadam. Praktycznie to widzę w taki sposób, żeby się nie koncentrować na informację, która w dużym stopniu jest dezinformacją. I teraz dzielenie się tym, co kto przeczytał w SMS-ach. No właśnie. I co ktoś, czego się dowiedział w internecie i traktowanie, dokładnie, którego linka dostał i traktowanie tego, jak prawdę objawiono, wydaje mi się na początek rozmowy bardzo słabe. Dlatego, że część z tego to jest dezinformacja, która ma pogłębiać podziały między nami. Drugi argument dla mnie to jest brak wewnętrznych złych emocji, no bo tym emanują często ludzie, na przykład nasiąknięci informacjami, które wywołują w nich agresję, ale nie wiedzą, że część z tych informacji może być celowo tak kierowana, żeby on był agresywny. I teraz osoby, które mocno się faszerują pewnymi informacjami, która często jest dezinformacją, pod tytułem ile osób umrze, jak będziemy dezinformowani i tak dalej, tego jest bardzo dużo. I w pewnym momencie, a jak bardzo jesteśmy okradani, czego już nie mamy, w którym momencie będą nas prowadzili z podniesionymi rękoma na zagładę, no to jest środowisko, które w to wierzy, jest środowisko, które dla spokoju potężne, dla spokoju ducha, po prostu pomija ten obszar, a prawda leży po środku. Krótko mówiąc, nie można od 2 lat codziennie krzyczeć, że zabijają. Bo wtedy część ludzi, nawet z powodów psychologicznych, od tego się odsunie. No na przykład. I teraz w pewnym momencie, nawet jeżeli mamy rację w wielu sprawach,
to należy do tego podejść z pewną łagodnością i innych traktować jak partnerów, jak siebie samego, jak bliźnich, a nie jak przeciwnika. Jeżeli jadę z taksówkarzem i on wysłuchał innych informacji i nagle na przykład chce mi wytłumaczyć, że ten PiS nie jest taki zły, bo coś tam, to oczywiście chętnie go wysłucham, chętnie wymienię argumenty, powiem w którym momencie, bo tu jest ważny spokój w tej argumentacji, ale ważny jest też spokój przy każdym spotkaniu. I teraz, jeżeli powstanie enklawa, która będzie emanowała takim spokojem i radością, no to mi się kojarzy z uczuciem wolności. Tak jak buddyzm to definiuje, w pewnym momencie jest to uczucie szczęścia i nieograniczonej wolności. Ale to wymaga na początku zrzucenia z siebie wszelkich negatywnych emocji i rozpuszczenia wszelkich złych, złych uczuć. Tak. Które są balastem. A które nie tylko są balastem, które emanują na innych. To jest moja odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać. Część, zdecydowana większość rozpoznaje to emocjonalnie, na drodze emocjonalnej. Wszelkie napięcie emocjonalne już wywołuje napięcie u adwersarza. Dokładnie. A już nie daj Panie Boże, jak dojdzie do wymiany zdań, w której ktoś twierdzi z pełną agresją, że pandemia była mistyfikacją, a ktoś drugi mówi, że na jego oczach umierał ten ktoś, kto coś tam. Zgadza się? No i jak ci ludzie mają się dogadać? Więc to wszystko wymaga w tej chwili, żebyśmy się w ogóle zaczęli dogadywać, załamywania kantów i wolę od faszerowania się informacjami negatywnymi, w tym również takimi, w jakiej fazie w tej chwili są białe kapelusze. Wolę konkretne dogadywanie się na konkretne działanie. Dlatego, że nie mamy żadnego wpływu na to, co zrobią białe kapelusze, ani nie mamy żadnego wpływu na to, czy się ujawnią i czy cokolwiek zrobią. Ten proces, który jest w Stanach Zjednoczonych, równie dobrze może się zakończyć jakimś rodzajem sukcesu ludzi, którzy staną po stronie dobra. To znaczy, że w kongresie napłynie pewna reprezentacja i to byłoby świetne. I to jest rozwiązanie dla świata. Ostatnio rozmawiałem z Arturem Kalbarczykiem publicznie na ten temat i on uważa to za jedyną szansę dla świata. Natomiast ja mówię, no, my żyjemy w Polsce, nie mamy żadnego wpływu na to, co tam się wykreuje w tym świecie politycznym. Absolutnie żadnego. Jedyne, co możemy robić, to co robimy w Polsce. I teraz poczujemy dumę narodową tylko i wyłącznie wówczas, kiedy zapalimy tą iskrę. Najpierw będziemy umieli ją skonstruować i ta iskra doprowadzi do tej przemiany. A ja twierdzę, że jednym z elementów tej iskry jest dokładnie to samo, co propagowaliśmy w wieku XIX, czyli mądrze rozumiana wolność. I ponieważ pojęcie wolności, no Polacy są, akurat to jest polska specjalność, jest mało narodów, które aż tak dobrze rozumieją pojęcie wolności. I może podam definicję Kanta wolności. Wolność jest to świadomość podporządkowania się, konieczności, przepraszam, jest to świadomość konieczności podporządkowania się wyłącznie prawom akceptowanym przez samego siebie. Tam jest bardzo ważne takie zbitka słów. Takie to pytanie, jakby Pan mógł się odnieść do dwóch ważnych wydarzeń, które nastąpią teraz w Polsce. Jedno wydarzenie to jest 24 czerwiec w Chojnie. Przed nami właśnie Jezus Chrystus, Król Polski. Drugie wydarzenie to jest 1 lipca pokuta w Wietrzwałdzie. W Wietrzwałdzie niewiele tutaj w Polsce aż tak bardzo jest wiadomym, a w związku z tym, że
że sytuacja, obecna sytuacja jest tak zagmatwana, że jeżeli nie wydarzy się tu kolejny cud nad Wisłą, to ciężko dostrzec, jak z tego wszystkiego wybrnąć. Od razu odpowiadam. Jestem sympatykiem, fanem i nie tylko każdej prawdziwej i żarliwej modlitwy. I to jest takie, bardziej mi się to kojarzy z polskością, ale mówię o prawdziwej modlitwie, więc każdy, kto się prawdziwie modli i kto będzie się modlił w większym zgromadzeniu, na pewno popycha to wszystko w stronę dobra. A jedyne, co bym do tego dołożył, to to, żeby byli ludzie, którzy nie kończą na modlitwie. Krótko mówiąc, ja jestem głęboko przekonany, że wystarczy tutaj niewielka grupa, która podejmie konkretne działanie i ta grupa dostanie rozmaite rodzaje wsparcia. Ale taka grupa musi się zdarzyć. Myślę, że Pan Bóg ma spory kłopot od 2 lat, bo nie bardzo ma na kim tą iskrę w Polsce zawiesić. Krótko mówiąc, nawet gdyby nie wiem, jak się skoncentrował, to nie bardzo wiadomo, jak to zrobić. Muszą być konkretni ludzie, którzy pewne rzeczy po prostu robią. Ja myślę, że 24 czerwca, ponieważ to jest dzień, gdzie Polska ma oddać się pod panowanie Chrystusa Króla. Już to zrobiła Proszę Panią, nie do końca, nie do końca. Ale to nie, to jest, nie, nie jest to przedmiotem dyskusji. Dlatego myślę, że ta iskra się rodzi. Iskra się rodzi, tylko tą iskrę po prostu trzeba w jakiś sposób utrzymać. To znaczy, jeżeli ona się rodzi tylko w obrębie modlitwy, to od razu mi się kojarzą rozmaite procesy historyczne. Jakub II, o którym opowiadałem, Jakub II Stuart, przez 3 lata król Anglii, Szkocji i Irlandii, on miał 21 dzieci, z tego 15 ślubnych i 6 nieślubnych. Ale na przykład Karol II go pobił, bo miał 16 dzieci, wszystkie nieślubne. I teraz w związku z tym oni jak gdyby w pewnym momencie decydowali, ale w dużym stopniu współuczestniczyli w kształtowaniu cywilizacji. Dokładnie to samo możemy powiedzieć o polskich możnowładcach. To samo można powiedzieć o wielu polskich biskupów, to samo można powiedzieć na przykład o Janie Kazimierzu. Tutaj ważniejsze jest, trochę lepiej było z Zygmuntem III Wazą, który podobno każdego dnia się modlił i faktycznie to jego panowanie wygląda dobrze, z tą jedną różnicą, że on bardziej był przywiązany do swojego królestwa w Szwecji i do tego, co się działo w Szwecji, niż tego królestwa w Polsce. Więc tu trzeba połączyć 2 rzeczy, czyli takie bardzo praktyczne poruszanie się, no i stąd ten mój postulat prawdy, bardzo praktyczne poruszanie się w sferze realnej, ale oczywiście w przypadku osób wierzących połączonych z bardzo taką intensywną modlitwą, to jest oczywiste. Ja się nie zgodzę z Panem, że Zygmunt III Waza był dobry król, bo proszę Pana, on Żółkiewskiego zostawił samego sobie. Żółkiewski wygrał bitwę pod Kłuszynem, potem opanował Moskwę i on nie pozwolił, żeby jego syn został carem Rosji. I my byśmy inaczej wyglądali, gdyby Moskwa była w Polsce. Znaczy, ja powiedziałem coś innego, że on codziennie się modlił i jak gdyby pod tym względem mógłby stanowić wzór i o tym się mówi. Natomiast do tego dochodzi praktyka polityczna, w której Szwecja była mu bliższa. Słyszysz. Ostatnie pytanie mojego młodego kolegi lidera młodzieżowego. Jasne. Całkowicie inny temat w ogóle. Czy jest Panu znane nazwisko Klaus Schwab?
No jest. Chciałem powiedzieć, czy jak on do niego w ogóle ma nastawienie, czy to, co on głosi, jego agenda, jego rewolucja przemysłowa jest już jawnym, oficjalnym pokazaniem tego, co nas czeka, czy to jest kolejny jakiś postawiony pionek? Znaczy jedno i drugie, czyli myślę, że oni faktycznie w ten sposób sformułowali swój program działania i go testowali, ale równocześnie jest to fragment wojny informacyjnej, którą prowadzą, dlatego że do jego opowiadań doszło bardzo dużo takich informacji i ruchów pod tytułem będzie nami zarządzała sztuczna inteligencja, będą nami zarządzali kosmici, a szukajmy nici światła, które nas poprowadzą w stronę źródła, i tak dalej, i tak dalej. I teraz w tej ogromnej ilości, no bo jest spora ilość kanałów YouTube'owych, które koncentrują się tylko na poszukiwaniu światła, źródła i dobrego nastroju. I teraz oni z kolei bardzo nie lubią katolicyzmu, ale też nie lubią jakiejkolwiek innej religii, bo zaczynają tworzyć własną. Więc stąd to wszystko wyłapuje, będąc katolikiem, czego nie ukrywam, albo bardziej będąc chrześcijaninem. Jestem katolikiem w sensie kulturowym, bo w takim kraju i w takiej rodzinie się wychowywałem i dorastałem, natomiast w sensie takim bardziej pogłębionym czuję się chrześcijaninem, czyli wierzę w głębię interwencji Chrystusa i w znaczenie tej interwencji. I teraz natomiast spokojnie na przykład odbyłem rozmowę z Jackiem Sokalem, czyli z, i nie tylko, już nie będę wymieniał innych youtuberów, którzy reprezentują różne szkoły myślenia, tylko że jeżeli nie okażemy sobie agresji, to wszystko się kończy przyjaźnie, dobrze i w duchu takim bardzo ludzkim. Jacek później, no nie znaliśmy się, poznaliśmy się dopiero w trakcie rozmowy, a później wymienialiśmy bardzo życzliwe uwagi i on w pełni rozumiał moje stanowisko. A jak gdyby całkowicie zmniejszył, widząc mój kompletny brak agresji, zmniejszył swoją. Czyli przestał się wypowiadać aż tak agresywnie o katolicyzmie. I stąd twierdzę, testując rozmaite rzeczy, że bardzo ważny jest spokojna rozmowa, nie wpadanie w jakieś takie klapki w ortodoksję jakąś ideologiczną. Tak, bo on często jest podlewany i to trzeba wiedzieć przez naszego przeciwnika. Czyli jak się dokładnie przyjrzymy temu, jak byli rozkręcani ideologicznie na przykład Purytanie, a jak byli rozkręcani ideologicznie prezbiterianie i tam kolejne ruchy i już nie chcę prowadzić tych rozwinięć, no to jeszcze Anglikanie na tle tego wszystkiego wyglądali stosunkowo dobrze, ale to wcale nie oznacza, że akurat Purytanie byli złymi ludźmi. Oni tylko wpadli w takie religijne zacietrzewienie. Łapka. Tak, że dla nich każdy przejaw obrządku katolickiego był przejawem satanizmu. Czyli ponieważ oni mają tam swój kanon, nie będę w tej chwili opowiadał o protestantyzmie i tym radykalnym protestantyzmie, ale radykalny protestantyzm wytworzył też ruchy dobre. A propos Szwajcarów, no to emanacją jest ten ruch aniszy. I gdybyśmy spojrzeli na to w kategoriach dwudziestowiecznych, no to oni się wydawali anachroniczni. Nie bardzo wiadomo, o co im chodzi, a dzisiaj już wiemy, o co im chodzi. Uniknęli ogromnej ilości pułapek, dochodząc do wszystkiego po swojemu. I w związku z tym wolałbym szukać takich wspólnych, przynajmniej na tym etapie, wspólnych punktów chrześcijańskich, a później być może okaże się, że intelektualiści katoliccy, bo tacy też są, udowodnią,
na swoją przewagę, ale to musi się odbyć w rozmowie, w czymś takim elastycznym. Ale chciałem Państwu wszystkim powiedzieć, że Iskra już wyszła z Polski, ponieważ jest bardzo wielu bardzo dobrych publicystów, którzy na internecie publikują bardzo pozytywną treść i przede wszystkim budują, znaczy budują taką narrację właśnie dumy narodowej, właśnie dumy z tego, że się jest chrześcijaninem, z tego tytułu, że powiedzmy Polacy stracili wiele ze względu na to właśnie, że odeszli od Boga. Także uważam, że ta Iskra już powstała, już zaczęła rozpalać ludzi i myślę, że to jest kwestia tego czasu, kiedy nasze powiedzmy takie zrównoważone te teksty, które my podajemy, tak jak zresztą ja też czynię, będą przekonywały tych nawet niezdecydowanych ludzi do nas, do naszej idei. Znaczy moim zdaniem szukajmy sojuszników w zasadzie wszędzie, gdzie się da, poza ewidentnymi przedstawicielami bestii, za którymi nie stoi żadna dobra wola. Ja na przykład mam pewien problem w dyskusjach z ruchem tak zwanych autonomii, w których dzieli po tamtej stronie często widzę... Piąta kolumna. Nie chcę tego w ten sposób definiować. Ja widzę przesadę ideologiczną i czasami takie ostre zacietrzewienie ideologiczne i ciężko się z nimi rozmawia, jak próbuję pytać o skuteczność. No bo czym innym jest zadeklarowanie, że jestem człowiekiem wolnym, nie podlegam prawu, ale wtedy to proszę zdefiniować, jakiemu prawu podlegamy. I teraz prawo to jest między innymi własność. Wtedy jest pytanie następne, to co zabezpiecza moją własność? Bo jeżeli nie prawo i nie podlegam żadnemu prawu poza to, które sam chcę ustanowić, to kto mi zabezpieczy tą własność? Więc tam w pewnym momencie dochodzi do jakichś zaprzeczeń. Czasami mam wrażenie, że jest to ruch wspierany, czyli szybko uzyskuje popularność, a która jest stymulowana, a uzyskuje dlatego, że działa silnie na rozbicie państwa. Czyli łatwo było osobom rozczarowanym do tego, co państwo obecnie robi, czyli w momencie, w którym państwo to dzisiejsze jest opresyjne, działa przeciwko obywatelom i tak dalej, łatwo jest dojść do poglądu, że najlepiej jest zlikwidować państwo i wrócić do jakiejś formy pierwotnej, ale likwidacja państwa to będzie powrót 3000 lat do tyłu, kiedy będą lepiej i gorzej zorganizowane plemiona. Czyli bandy. Dokładnie. I te lepiej zorganizowane, czyli bardziej radykalne plemiona będą wyżywać te łagodniejsze. Obawiam się. Więc stąd to słowo, tutaj wrócę, poprawiamy. Bo to nie jest tak, że bestia chcący lub niechcący wykreowała wyłącznie złe rzeczy. Bestia na przykład bardzo silnie sponsorowała naukę. Oczywiście, że robiła to w konkretnym celu, ale waliła w to kasę. Mimo wody? Bestia bardzo silnie wspierała w pewnym momencie kulturę. I też po to, żeby sterować ludzką świadomością, to znaczy, żeby stanąć na... Ale ja nie mówię, że robili to w celach dobrych. Uwłaszczyli się na... ale uwłaszczyli się też na nauce i tak samo jak ją, wspierali w pewnym momencie. A jak wspierali, to są ludzie prymitywni, kupowali lub chcieli kupować. No między innymi chcieli kupić Banacha, oferując mu jakieś gigantyczne kwoty, tylko że on nie chciał tych kwot przyjąć, bo wolał zostać we Lwowie i być tym, kim jest. Tak, i to dotyczy wielu ludzi. Natomiast później, czyli po II wojnie światowej, no to już zwłaszcza po 1989 roku, przekupstwo, które zastosowała bestia, zrobiło swoje, to znaczy nastąpił kompletny upadek nauki. I jedyne, co oni w tej chwili finansują, to jest nieprawdopodobne ciśnienie na dalszy rozwój filozofii, technologii, którą to technologię po prostu jest im potrzebna. Nie, a to w zasadzie powinniśmy hamować. Dlatego, że po to są im potrzebne te metaversy i wszelkie rzeczywistości wirtualne, żeby kompletnie nas zniewolić mentalnie. I to pokazuje, że
do pewnego momentu rozwój ok, a od pewnego momentu ten rozwój był nieprawdopodobnie dla ludzi szkodliwy. Doskonałym obrazem, o którym pan w tej chwili mówił, był film na YouTubie, który się nazywał In the Shadow. I to polecam oglądnąć, bo jest naprawdę kapitalny, tak samo właśnie się kończy. Nie, lepszy jest 12 piętro. No tak, ale nie jest dostępny. Nie jest dostępny.